Rock Radio. Może zaczniemy od minuty szczerości. Czy ty byłeś w Tajlandii kiedyś? Czy ty spotkałeś Ladyboya na przykład kiedyś? Byłem w Tajlandii, a nie spotkałem Ladyboya. Spotkałem Lady, ale nie Boya. Ale powiedz mi, ale ty byłeś towarzysko, czy na jakimś zgrupowaniu? Na takim rozplanowaniu byliśmy z drużyną biegą francuską. A, no to Francja w Tajlandii to już w ogóle. Masakra. O, Marku, tutaj ty, Monty Mański, witam się serdecznie. Marek ma to wszystko, co nasi goście, takie zachowania, że ty zaczynasz mówić, a on się zaczyna oglądać, wiesz, po studio. Gdzie jest ty, Mański? Powiedziałem o tobie, że ty obok tego, że grałeś piłkę, trenowałeś też jeszcze i dodatkową dyscyplinę, rzut telewizorem. To było tak, to był rzut telewizorem, to było na odległość, ale kolega nie zapał akurat tego telewizora. Słaby chwyt. No tak. A to mały telewizor, czy taki No mały to nie rzucałem. A ta historia z wódką w bidonie? A to zdarzyło się naprawdę. Masażysta podał Wojtkowi Kowalczykowi. Chciał się napić w trakcie meczu, co nie? Podobał bidon. On mu daje bidon. Co ty mi, kurwa, pomyliłeś bidon? Oj. Myślę, że się ucieszył. Oj. Po prostu chyba się... U nas tutaj to jest normalne, bo na przykład wkładanie prezerwatywy do śniadania to jest u nas chleb powszedni, niestety. My prezerwatywy wkładaliśmy dziurawy kolegom do kieszeni. Tak. Kiedyś ty na imprezę. No.